znowu wracam do tych comebacków w Lidze Mistrzów, to czegoś, co stało się prawie że znakiem rozpoznawalnym już tej Ligi Mistrzów od 2017 roku. I właśnie teksty, które czytałem, czyli to był jeden tekst był w Independent o tym, a drugi chyba w Guardianie. I oba te teksty podkreślają, że przez to, że bo to zaczęło się wszystko od Barcelony i od odrobienia straty z PSG, oczywiście to jest największa ta remontada w historii cały czas. Przez to, że to się wydarzyło na oczach tylu telewidzów, piłkarze zaczęli wierzyć, że to jest możliwe. Znowu, że jest odwołanie tak jak tutaj mówisz o odwoływaniu się do Stambułu i do Hillsborough, to oni się odwołują do tego, co widzieli, czyli że mają naoczny przykład tego, że jest to możliwe. I od tamtej remontady, czyli właśnie 2017 roku, stało się to faktycznie zjawiskiem powszednim. Tak samo, i to chyba było w Independent, bardzo ciekawe, że namnożyło się, jako przykład wspierający tę tezę, że namnożyło się od pewnego momentu bardzo dużo akrobatycznych goli. Dlatego, że zaczął Ibrahimowicz, wszędzie się pojawiło to, YouTube, telewizje i tak dalej, okazało się, że jest to możliwe, tak? I potem próbują goście pokroju Mkhitaryana czy Giroud, tak? I im wychodzą te akrobatyczne strzały, coś, czego kiedyś nie było.